Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Muski. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o Gothic Remake, o nowych informacjach, które pojawiły się na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy, także dość spory kawał czasu, także przyjrzymy się nowym informacjom, być może niektóre już znacie, niektóre nie. Ale pomimo wszystko zapraszam was do tego materiału, także rozsiądźcie się wygodnie w swoich kanapach, foteliach czy innych śliskach, a ja zapraszam was już do oglądania tego filmu. Także zaczynajmy! Gdzieś w okolicach września dowiedzieliśmy się o przybliżonej dacie premiery Gothic Remake. Sklepy takie jak Media Expert, Amazon, RTV Euro AGD i kilka innych nam ją pokazały. Data ma być w okolicach roku 2023. Jest to dość duży rozstrzał, bo aż 12 miesięcy. Daje nam to jednak nadzieję na to, że już w przyszłym roku na naszych PC oraz konsolach zagości nowy Gothic. Gdzieś obiło mi się również o uszy, że owa premiera ma mieć miejsce 23 marca 2023 roku. Na ile to prawda? Tego nie wie nikt, poza twórcami. Początkowo porozmawiamy o sprawach związanych z tłem fabularnym, jakie mają mieć miejsce w Gothic Remake, także zaczynajmy po kolei. Wiemy również, że Alchemia Interactive rozważa zwiększenie wpływu decyzji podejmowanych przez gracza jeszcze w pierwszym rozdziale. Oznacza to, że nawet wybór gildii będzie miał większe znaczenie, niż miało to miejsce w oryginale. Twórcy również główkują nad poziomem trudności, nie chcą przesadzić żadną ze stron. Wiedzą jednak, że fani domagają się wysokiego progu wejścia oraz survivalowego początku gry. Kai Rosenkrantz zapewnił, że tło fabularne Gothic 3 również będzie mieć swój udział w Gothic Remake. Wszyscy doskonale wiemy, jak niespójne oraz sprzeczne ze sobą były te produkcje w wielu aspektach. Nowy Gothic ma to połączyć w jedną i spójną całość. Alchemia Interactive rozważa również wplecenia do lore Gothic trochę nieoficjalnych rzeczy z różnych modyfikacji oraz wczesnych wersji oryginalnej gry. Muszą to być jednak elementy niesprzeczne z tłem fabularnym serii. Przejdziemy teraz do nowości w kwestii systemu walki, także posłuchajcie. Interfejs w remake będzie minimalistyczny jak w oryginale. Stanie się on jednak bardziej intuicyjny oraz prostszy w użyciu. Animacje walki będą bazować na nagraniach sesji motion capture. Aby jednak działały one poprawnie, w grze zostaną lekko zmodyfikowane w programie. Twórcy nie wykluczają również stworzenia kilku animacji całkowicie ręcznie. Postawa bojowa bezimiennego będzie ewoluować tak jak miało miejsce to w dwóch pierwszych odsłonach Gothic. Im wyższy będzie poziom walki daną bronią, tym będziemy mieli okazję podziwiać różne postawy bohatera. Jak to twórcy określili, walka ma być szybka i bezpośrednia. Nie bójmy się więc, że Gothic będzie niczym seria Dark Souls. Nic w tym wypadku. Ma on jednak stanowić nie lada wyzwanie, nawet dla wyjadaczy serii Gothic. W grze nie zabraknie również wielu nowości oraz usprawnień. Przyjrzyjmy się im więc. Bezmienny będzie ponownie pływał oraz nurkował. Potencjał tejże mechaniki ma jednak zostać rozwinięty. Alchemia Interactive niestety póki co nie chce nam zdradzić w jaki sposób. Mają się również prawdopodobnie pojawić mechaniki wycięte z produkcji. Być może będzie kowalstwo, alchemia, czy też wydobywanie magicznej rudy. Bardzo na to liczę. Projektanci lokacji eksperymentują z magiczną barierą przy użyciu nowoczesnych technologii, tak aby bardziej przyciągała ona wzrok. Dostaliśmy również kilka zrzutów ekranów prezentujących różne miejsca oraz pancerze. Przyjrzyjmy się więc im nieco bliżej. To, co widzimy tutaj, jest to zdecydowanie plac targowy w starym obozie. Wygląda klimatycznie, idealnie oddaje ducha serii. Co najważniejsze, wszystko jest na swoim miejscu, łącznie z ławkami oraz chatami. Robi to naprawdę spore wrażenie. Na drugim zdjęciu widzimy fenomenalną arenę, również ze starego obozu. Jest znacznie rozbudowana, dużo klimatu daje tam mgiełka, kraty oraz ulepszone trybuny. Naprawdę wygląda ona świetnie. Na trzecim mamy jakieś podziemne składowisko, prawdopodobnie te od magnatów ze starego obozu, choć mogę się mylić. Mamy tu beczki, chyba z piwem i winem. Wygląda to dobrze, nie ma co więcej się tu rozgadywać. Tutaj na 100% widzimy kuźnię ze starego obozu, w której przebywali Stone oraz Skip. Za tym co się różni od tej oryginalnej, o ile jest to ta. Teraz zrobimy szybki przeskok na kolejne. Gdyż tutaj widzimy kuźnię w całej swojej okazałości. Duży piec, kowadło, osełka, stół rzemieślniczy. No prezentuje się to kozacko. Naprawdę alchemia przykłada się do wszystkich detali. Bardzo mi się to podoba. A teraz drodzy widzowie, przejdźmy do sekcji z pancerzami. Pancerz strażnika świątynnego, prawdopodobnie w wersji ciężkiej. Wyraźna czaszka śniącego, idealne oddanie detali. Po prostu robota pierwsza klasa i nie będę się więcej rozgadywał. Kolejne zdjęcie to ciężki pancerz straży Gomeza. Twórcy dali mu trochę więcej koloru czerwonego, niemal całkowicie pozbawili bieli.
wygląda naprawdę potężnie. Mam nadzieję, że tym razem będzie możliwość zdobycia go, a nie tak jak to miało miejsce w oryginale. Średni pancerz strażnika również wygląda godnie. Przeszedł on w dużej mierze przemianę, jednak mimo wszystko zachował swój oryginalny charakter. Lekki pancerz strażnika wygląda niemalże identycznie jak średni, jednakże pozbawiony jest wielu elementów, jak na przykład metalowe płyty. Przede wszystkim nie jest już taką sukienką, jak to miało miejsce w pierwszej części. Ten wariant pancerza straży wygląda jak średni, jednak z wieloma ulepszeniami poprzez więcej metalowych elementów ochraniających tors. Jestem ciekaw, kto na takie wyróżnienie będzie zasługiwać. Czyżby jakaś elita? Jak widać, w ostatnie parę miesięcy mieliśmy naprawdę duży wysyp informacji o Gothic Remake. Mam wrażenie, że do końca roku raczej już nic nie dostaniemy. Alchimia oraz Kai Rosenkrantz pokazali oraz powiedzieli naprawdę dużo, także teraz prawdopodobnie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i czekać na nowe szczegóły w 2023 roku. Drodzy widzowie, napiszcie na dole w komentarzach, czy będziecie brali Gothic Remake w premierę, czy jednak trochę poczekacie. Ja na pewno biorę na premierę i biorę długi urlop. Cóż, w tym materiale to już będzie na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, zalajkujcie ten materiał, gdyż niesamowicie mi to pomaga oraz rozwija ten kanał. Jeśli nie subskrybujecie, to walnijcie w suba oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych innych materiałów z Gothic Remake i nie tylko. Cóż, ja już będę z wami żegnał, także do widzenia, do zobaczenia i cześć czołem, panie i panowie.